Ewangelii Świętego Mateusza. Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Dziś Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel, zwanej też Szkapleżną. Na Jasnej Górze, Czernej pod Krakowem i wielu sanktuariach maryjnych, nie tylko w Polsce, odbywają się odpusty. Obecnie na świecie miliony katolików nosi szkaplerz, prostokątne kawałki materiału lub medalik z wizerunkiem Matki Bożej Szkapleżnej, znak zawierzenia się Maryi. Góra Karmel, od której bierzemy ten tytuł Matki Bożej, znajduje się koło Hajfy w Izraelu, w Ziemi Świętej. Obok Taboru jest ważną górą, uważaną za Górę Świętą. Tu przebywał prorok Eliasz. Od początków chrześcijaństwa żyli tu pustelnicy. To była góra autentycznej modlitwy i zawierzenia się Bogu. Noszenie szkaplerza stało się powszechne nie tylko wśród zakonników, ale także wśród świeckich. Osoba, która go przyjmuje, zobowiązuje się do naśladowania postawy Maryi w swoim codziennym życiu. Nosząc dzień i noc jej znak, przyjmuje ją za matkę, powierzając jej siebie, wraz ze wszystkimi swoimi problemami i słabościami. Wie, że Maryja zawsze będzie dla niego wielkim wsparciem. My, codziennie modląc się Różańcem Świętym, pamiętajmy o tej bliskości Maryi. Ona bierze nas w obronę, gdy do niej wołamy, gdy modlitwą serca i znakami przynależności do niej, jak noszony przez nas szkaplerz czy różaniec, chcemy poddać się jej matczynej opiece. Matko Boża Szkapleżna, módl się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.